Cześć, chciałbym Wam dzisiaj pokazać taką bardzo ciekawą rzecz. Wrzuciłem na moje social media taki krótki filmik pokazujący, że jeżeli wisimy na obciążonej linie ciężarem ciała, to kondak nam się nie zablokuje. Jest to coś, o czym ja wcześniej nie wiedziałem, nigdzie o tym nie czytałem. Dużo przeglądam różnych materiałów w sieci i na YouTubie i bardzo mnie to zaskoczyło. Chciałem użyć tutaj ten przyrząd zaciskowy jako stopień na nogę. Wtedy się okazało, że jeżeli chcę stanąć ciężarem ciała, no to po prostu zjeżdża, nie blokuje się. I w komentarzach pod filmikiem ktoś napisał, że dzieje się tak dlatego, ponieważ obciążyłem to zbyt małą masą. No po pierwsze chciałbym zauważyć, że nie da się na tym stanąć w milisekundę, obciążając całkowicie na przykład ciężarem swojego ciała. Jeżeli stajemy na stopniu, robimy to stopniowo, nawet jeżeli to jest ułamek sekundy, no to tutaj na wykresie byśmy na przykład widzieli, jak mielibyśmy tutaj jakiś pomiar, że od zera do na przykład 80 kg, tyle ile prawie ja ważę, jest to stopniowe obciążanie, więc nie da się tego obciążyć jakoś natychmiastowo. I sami widzicie, że jeżeli chcielibyśmy to wykorzystać jako stopień na nogę, no to po prostu się nie da, no bo przyrząd zjeżdża, nie da się na nim stanąć. No ale może noga to za mało, więc ja tutaj się bezpośrednio do łącznika dla celów pokazowych przypnę. No i zobaczymy, czy ciężar mojego ciała wystarczy, żeby zablokować przyrząd. Jak widać, przyrząd nie reaguje, nie blokuje się. I co najlepsze, ta lina nie jest w ogóle obciążona tutaj od dołu. Jest to lina półstatyczna do prac wysokościowych. I wystarczy, że jest ona po prostu dość sztywna. I jak widzicie, przyrząd w ogóle się nie blokuje. Więc wystarczy, żeby lina była trochę sztywna. Ona jest naprawdę w dobrym stanie, ale jest to lina półstatyczna. Teraz zobaczymy, jak sprawdzi się lina dynamiczna. Tutaj mam taki kawałek liny 8 mm, więc akurat ten dolny zakres pracy przyrządu. Lina nie jest obciążona ciężarem ciała. Tu jest około 4-5 kg w takiej torbie mam, więc niedużo. I widać, że obciążając to w sposób jednostajny, taki równomierny, po prostu w dół, przyrząd nie reaguje. Dużo lepiej jest, jeżeli obciążymy go dynamicznie. Teraz zdjąłem ciężar tutaj z liny. Widzicie, że też nie od razu. W tym momencie, tutaj na tym odcinku, lina od tego szarpania zrobiła się troszeczkę sztywna. U dołu jest bardziej miękka. I dopiero w momencie, kiedy te ząbki są w stanie złapać tutaj zaginającą się linę, wtedy na tyle mocno się to zaciska, że przyrząd rzeczywiście trzyma. Ale na tym odcinku, gdzie lina jest sztywna, nawet nie obciążona, to po prostu przyrząd jeździ.